W naszym spektaklu wzięliśmy sobie na temat baby klona, czyli niemowlaka androida, który przez miesiąc będzie żył z naszymi bohaterami i który będzie sprawdzał ich, czy nadają się do bycia rodzicami. Podchodząc do tworzenia scenariusza, w ogóle takiej koncepcji na ten spektakl, staliśmy też przed wyborem i przed rzeczywistością, w której rzeczywiście używa się dzisiaj sztucznej inteligencji do tworzenia sztuki. My od razu jakoś przyjęliśmy sobie założenie, że tej sztucznej inteligencji nie chcemy bezpośrednio angażować w proces twórczy, natomiast też chcielibyśmy pokazać tak naprawdę, co się dzieje w spotkaniu sztucznej inteligencji z człowiekiem. Przedstawiamy ich w pewnej sytuacji pewnego niezdecydowania się. To jest też, myślę, opowieść trochę taka rówieśnicza, to znaczy osób około 30 lat, które wobec dzisiejszych wyzwań i tego, w jakim społeczeństwie żyjemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej itd., zadajmy sobie pytanie o to, co to znaczy mieć to dziecko i co to znaczy wychowywać, co to znaczy jakby przygotować nowego człowieka. No i te odpowiedzi nie są proste, więc generalnie ta sytuacja pewnej niepewności tego, czy ja chcę, czy nie, jest jakimś takim powidokiem, który roztacza się wokół postaci. Natomiast sama sytuacja, czyli ten eksperyment, że wyobrażamy sobie przyszłość, w której pojawia się takie sztuczne dziecko, które możemy sobie przez miesiąc wychowywać i sprawdzić sobie, jak to jest, no jest taką fantazją, być może, która kiedyś się ziści. Mamy nadzieję, że przedstawienie właśnie tej sztucznej inteligencji w sferze emocji, uczuć i też relacji rodzinnych pozwoli nam w jakiś sposób każdemu z osobna sklaryfikować swój pogląd na tą sztuczną inteligencję. Jeżeli chodzi o postać Krzyśka, to jest postawa jest generalnie taka, że on próbuje zaprzęgnąć do swojego życia sztuczną inteligencję. Ona może nie jest dla niego najważniejszą rzeczą na świecie, ale na pewno jest jakimś środkiem, który ma mu pomóc w wypowiedzeniu emocji do swojej partnerki, bo normalnie nie umie tego zrobić. To znaczy ten przepływ informacji może nie jest taki, jak powinien być, to dlatego mamy ten spektakl, bo on postanawia za pomocą sztucznej inteligencji troszeczkę powiedzieć o swoich emocjach. Jeżeli chodzi o moją bohaterkę, to jej sztuczna inteligencja pomaga w poradzeniu sobie z dawnymi trochę zasypanymi traumami i sztuczna inteligencja wytwarza jej awatara byłego partnera, z którym nie widziała się kilkadziesiąt lat. Mnie bardzo zaciekawił temat, który tutaj poruszamy i jak w ogóle sztuczna inteligencja, czy ma pozytywny, czy negatywny wpływ na nasze życie, a ona jakoś nieuchronnie do nas zmierza i z każdej strony i wydawało mi się to bardzo ciekawe, że właśnie twórcy chcieli to wziąć na warsztat, a wspólnie pracowaliśmy, mogę powiedzieć za siebie i za Radka, że wspólnie pracowaliśmy nad tym, co ci bohaterowie czują i jak przebiega ich droga. I to była taka praca kolektywna. Staramy się podążać za nurtami albo wyznaczać nawet różne kierunki sztuki. Często używamy multimediów czy też narracji, które nie są takie oczywiste. I ten spektakl wpisuje się w naszą kondycję teatru wielu głosów, różnych spojrzeń. On jest dedykowany nie tylko młodym twórcom, ale realizowany przez młodych twórców, co szczególnie jest ważne dla naszego teatru, gdyż myślimy, że taka scena jak modelatornia powinna dawać przestrzeń, twórczą przestrzeń do poszukiwań właśnie dla młodych twórców. Od kilku lat ogłaszamy konkurs modelatornia. Jest to konkurs właśnie dla młodych twórców, którzy świeżo skończyli szkoły, akademie teatralne. I komisja konkursowa dwa lata temu wybrała trzy spektakle, które odbyły się w teatrze jako rezydencje poszukiwań właśnie wobec tematu, który zaprezentowali ci twórcy i kolejna komisja konkursowa wybrała właśnie spektakl Ono 1. Ja bardzo się cieszę, że właśnie tutaj stojąc przed sceną modelatornia jest taka możliwość w dzisiejszych czasach, by młodzi twórcy w bezpieczny sposób mogli sobie eksperymentować, poszukiwać i też pokazywać to, co oni mają do powiedzenia i prezentować swoją narrację, swoje myślenie i swój pogląd na temat świata i sztuki. Premiera odbędzie się 26 października 2024 roku, już w najbliższą sobotę. Serdecznie zapraszamy. Modelatornia, eksperymentalna scena Teatru Kochanowskiego w Opolu.